Jaka jest dziś definicja miasta, jak inwestycje deweloperskie wpływają na przyszłość polskich miast, a także od czego zależy koszt metra kwadratowego. Rozmowy, panele i wymiana myśli. 9. edycja Dni Dewelopera. Kwestia firm deweloperskich, kwestia współpracy firm deweloperskich z samorządami jest kluczowa. Widzimy, jaki jest boom na rynku deweloperskim, jaki jest ogromny rozwój mieszkalnictwa właśnie realizowany przez podmioty deweloperskie. Dlatego nie może zabraknąć gminy Wrocław, w której przecież bardzo dużo się buduje. Rozmowy i wymiany doświadczeń pomagają spojrzeć z innej perspektywy, lepiej wsłuchać się w głos drugiej strony i dzięki temu efektywnie współpracować. Problemem generalnym dla wszystkich samorządów jest brak ustawodawstwa, który pozwala w formalny sposób dogadać się z deweloperem, zawrzeć umowę w taki sposób, że gmina odpowiada za jakiś procent infrastruktury, zaś deweloper odpowiada za swój procent infrastruktury, drogi, szkoły, przedszkola. Ceny mieszkań od kilku lat stale wzrastają, a to za sprawą słabej dostępności gruntów. Ludziom wydaje się, że to my, deweloperzy, podnosimy cenę. Tak naprawdę cena gruntów w przeciągu ostatniego półtora roku wzrosła we Wrocławiu o granicach 60-70%. Cena stali w ciągu ostatniego roku wzrosła prawie 100%. Więc tak naprawdę te wszystkie czynniki powodują stały wzrost cen. Spodziewamy się tego, że ceny będą stale rosły. Grunty nie pojawiają się w tym roku we Wrocławiu. 20 kilku deweloperów zawiesiło swoją działalność ze względu na brak nieruchomości. Temat, który się pojawia wśród dyskusji między deweloperami tutaj na tym kongresie, to jest: gdzie można kupić grunt, czy macie grunt, czy możecie coś budować. Wszyscy mówią: nie mamy co robić, nie mamy kim robić i to jest, myślę, że największy problem. W perspektywie najbliższych lat jedną z najważniejszych kwestii na rynku deweloperskim jest zapanowanie nad kryzysem klimatycznym. Budowanie zbiorników retencyjnych i rozsądne gospodarowanie zielenią to dobry początek. Deweloperzy powinni także czuć się za to odpowiedzialni. Słyszymy. Ja przypomnę, że w przypadku Wrocławia jest to oczywiście miejska wyspa ciepła, fale upałów, fale wiatrów, deszczy nawalnych, czyli lokalne miejskie powodzie. Do tej pory Wrocław w ostatnich latach nie był dotykany tymi lokalnymi miejskimi powodziami, ale jesteśmy na nie narażeni, mamy tę diagnozę wykonaną, w związku z tym musimy się uodparniać. No tutaj jest właśnie duży apel do środowiska deweloperów, aby w taki sposób dostosowywali te budynki, aby było miejsce na błękitno-zieloną infrastrukturę, aby były zielone ściany, zielone dachy i inwestycje w odnawialne źródła energii. Pośród wielu firm, które odwiedziły Wrocław, pojawiła się także spółka Inwałbrzych, której głównym celem jest ożywienie lokalnego rynku i przekonanie, że miejsca takie jak gmina Wałbrzych, Jedlina Zdrój i Głuszyca to miejsca ciekawe do życia. Po pierwsze, bardzo się cieszymy, że jesteśmy to na zaproszenie deweloperów, z którymi współpracujemy. To chyba świadczy o tym, że nieźle nam ta współpraca idzie. Natomiast wiadomo, że zależy nam na tym, żeby jak najwięcej nowych kontaktów tutaj pozyskać. Kontakt z jednym deweloperem pozwala nam zaprosić kolejnych. A że tutaj w zasadzie są wszyscy z tego rynku, no to warto tutaj być i warto te nowe kontakty nawiązywać. Prezes zarządu Inwałbrzych Krzysztof Urbański zdradza nam, że pandemia odmieniła tę aglomerację. Na pewno po pandemii jesteśmy zupełnie inaczej odbierani. Widzimy bardzo duży ruch właśnie w naszym kierunku. Pojawiają się nowi mieszkańcy, pojawia się mnóstwo osób, które chce mieć tak zwany second home właśnie u nas. Wałbrzych został wybrany miastem, do którego mieszkańcy mają najbliżej do lasu. Okazuje się, że większość naszych mieszkańców ma mniej niż 5 minut do lasu i to jest nasz absolutny atut. I szczególnie po pandemii wszyscy tego lasu łakną. Każdy chce mieć go blisko, a u nas to jest. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.